Witajcie, słuchajcie, Wrocław Główny, Koleje Dolnośląskie, osobowy przyspieszony szczupak z Jelcza Laskowic do Milicza. Impulsik 48WEC030D. Tutaj mamy Intercity Fredro na E161 do Warszawy Gdańskiej. Wjazd Impulsa kolejnego kolei Dolnośląskich. Słuchajcie, to miało być gdzieś Intercity Boznańska. I coś go chyba nie ma. Intercity Boznańska. Mamy przyjazd z kolei Dolnośląskich do Rawicza. O nie, oni zasłoni. Tarta. Dobra, chodźmy do przodu. Zaraz mamy odjazd Intercity Fredro, już jest opóźniony. Co prawda nie za dużo, ale jest opóźniony już Intercity Fredro. Tak samo w sumie jak ten impuls z Lichów do Rawicza. Opóźniony już jest 5 minut. A już w ogóle z tablicy informacyjnej znikł Intercity Fredro do Warszawy Gdańskiej. O, odjeżdża Intercity Fredro ED161013 do Warszawy Gdańskiej z Wrocławia Głównego. Polregio EN57AL plus EN57AL na peronie 5, na tak zwanym peronie zimnym. SA139 kolei Dolnośląskich, dokąd to pociąg nie widzę, do Szklarskiej Poręby Górnej. SA139 kolei Dolnośląskich. Nie wiem, czy on się dopiero zatrzymuje, czy on rusza, zatrzymuje się. Rozumiem. Pan chyba biegnie na impulsa do Rawicza. Koleje Dolnośląskie. Tam Polregio M57AL. Czy zdąży pan? Zdąży chyba. Ej, ja tutaj muszę coś sobie sprawdzić. A tu EN57 RA do Kędzierzyna Koźle. O, odjeżdża SA139. Dokąd? Nie widzę, słuchajcie, stąd. Wydaje mi się, że do Szklarskiej Poręby Górnej. Dobra. Piękny odjazd. Tu podwójny EN57AL. Ciekawe, dokąd to? Słuchajcie, robi się afera z Intercity Boznańska, bo ja nie mam pojęcia, czy on przyjeżdża, czy odjeżdża, a miał być Boznańska z Krakowa do Wrocławia, czy z Wrocławia do Krakowa, nie wiem, ale zaraz się dowiem. Już się, słuchajcie, dowiedziałem, że to Intercity Boznańska przyjeżdża z Krakowa Głównego do Wrocławia Głównego. 11.17 będzie trochę opóźniony, niestety. Ja dużo czasu nie mam, ale no co mogę zrobić, nie? No i oczywiście, że nic. EN Kibelek. Coś by coś odjeżdżało. Wjeżdża, słuchajcie, wjeżdża Intercity Boznańska. Stoimy tutaj, czekamy na Boznańską. Z tego co wiem, to Edyta ma być. Zawsze obsługuje Edyta. A tam co? Do Rawicza? Ten Rawicz już odjechał, to... O. Słuchajcie, mamy odjazd Kibelka N57 do Kędzierzyna Koźle. N57
2010 RA. No ja czekam, słuchajcie, na Intercity Poznańska. Jeszcze tutaj jeden impuls, tu impuls i ten podwójny N57AL. Podwójna Alicja. No dobra, no, czekamy na Poznańską. Słuchajcie, mamy wjazd Endolino. Endolino kolei dolnośląskich, tak zwane Endolino. Plus jakiś impuls. Czekaj, dokąd to Endolino wjeżdża. O, słuchajcie, jedzie Intercity też z Poznańska, ale słuchajcie, no taka okazja. Endolino! Endolino. No, no, no. Endolino niezłe. Szczecin. Alicja Endolino. Co? Ale już? Aha, tak, dobra. Ty, słuchajcie. No nie, co się stało? I edity nie dali na Poznańską, tylko EPS-09. Nie, co to jest, nie. EPS-07. No nie. Zawsze edyta jeździła. Zaraz wjazd Intercity. Matejko, na który to tor wjeżdża? A, no dobra, no musi na ten drugi. Ale dobra, wjazd to mamy. Poznańska. EP07411 z Intercity Poznańska. Do Wrocławia. Piękny pociąg. Ja, ale wagon 13 piękny. Druga klasa ładniejsza od pierwszej. Serio. Piękny pociąg. Mamy Intercity 8304. Matejko. Ja bardzo lubię Matejko. Matejko, proszę. Proszę, jaki piękny. Słuchajcie, zobaczcie, jaki piękny. Bezprzedziałówka jest ładniejsza od przedziałówki, zdecydowanie. Zdecydowanie, słuchajcie. Ładniejsza jest bezprzedziałówka. Bardzo ładny jest Matejko. Bardzo sympatyczny jest Matejko. 10 minut ma do odjazdu, słuchajcie. Ze Szczecina do Przemyśla Głównego. Słuchajcie, przed Matejkiem mamy TLK Jeziorak z Olsztyna Głównego. Do Wrocławia Głównego pociąg kończy bieg. Zaraz też będzie odstawianie Intercity Poznańska. Już widać zaraz tego Jeziorak. Już widać. Widać. TLK Jeziorak. Jeziorakiem to ja jechałem parę razy już. Do Torunia na przykład jechałem już jeziorakiem. Ale na tamtą jeżdżę, tak. Zamykamy drzwi w Intercity Matejku. I słuchajcie, co już? Nie, dobra. Mamy wjazd EP07 1034 TLK Jeziorak. A nie, słuchajcie, w błąd was wprowadziłem.
Zobaczcie! Co tu się dzieje? Proszę bardzo, co to ma być? Co to ma być? Słuchajcie, chyba coś się tutaj pomyliło. Coś się chyba pomyliło. Wąt was, słuchajcie, wprowadziłem, bo TLK Jeziorak stał się Intercity Jeziorak. Kiedy ja jeździłem, był TLK Jeziorakiem. EP07 1034. Często tą lokomotywę, słuchajcie, widzę. Często widzę siódemkę 1034, wiecie? Na przykład na Pomorzaninu ją często widziałem. O, odczepianie jest tutaj wagonu. Wagonu. Będzie odczepianie chyba zaraz. Powiadomię was. 90 lat lokomotywowni. No to już 94. W Gdyni Grabówek, słuchajcie. Nawet nie wiedziałem o tym. O, zaraz mamy odjazd. KD. Ty, czy mamy odjazd Endolino zaraz? Dobrze mi się wydaje? Nie. To... Gdzie są Ziębice? Ziębice. Bo Endolino do Ziębic jedzie. A zaraz koleje dolnośląskie. Sprinter Bystrzyca do budowy Zdrój. A tu mamy EP07 1025. Intercity Wytłukowski. Wjazd. Problemy z radiem. Intercity Wyczółkowski. Do Świnoujścia, słuchajcie. Do Świnoujścia. Tylko nie wiem skąd. Bo on podstawiony nie jest chyba. Chyba. Nie wiem. Chyba podstawiony nie jest. Ale przyjechał. Nie wiem skąd, naprawdę. EP07, kolejna siódemka, 544, pierwsza klasa, aha, to TLK? Będzie co manewr Intercity Poznańska zaraz. Ale dobra, słuchajcie, mnie tutaj bardziej interesuje Matejko. O, albo... Co to jest? Nie było w ogóle na tablicy. Osobowy do Głogowa, kolei dolnośląskich. 31WE005D do Głogowa, koleje dolnośląskie. No dobra. Widzimy się, jak będzie w sumie odjeżdżał 7 1025. Tak, tak, do... Intercity Poznańska manewruje na Weberko. Intercity Poznańska. EP07 411. Która jest godzina w Matejku? Nie chyba. Dobra, przejdźmy już do Matejko. Thank you.
jeszcze Endolino do Ziębic, też za minutkę mamy odjazd. O, Endolino, też Alicja, N57AL, 1542RB. Potem powinien manewrować jeszcze jeziorak Intercity, tak? Już dobrze mówię, Intercity. Słuchajcie, tam... Ohoho, ciekawa sytuacja się stała, bo Endolino jest na sektorze BC, a na sektorze AB jest osobowy sprinter do Kudowy Zdrój. Sprinter Bystrzyca. Więc zaraz mamy odjazd. Endolino, czyli Alicji. Wyczółkowski z Lublina do Świnoujścia ma chyba ponad 50 ogólnie stacji, ale tego nie wchodzi. Tak mi się wydaje, że to jest najdłuższa trasa PKP Intercity. Od razu po tym jest Intercity Artus, ale... O Jezu, słuchajcie, rarytas mamy. EU07A002. Przepiękny pociąg. Lokomotywa w sensie. Ciekawe, czy na coś dzisiaj będzie jechać, czy ona tylko sobie tu postojowo. A tutaj EP07544, Stelka Wyczółkowski. Mamy odjazd, słuchajcie, kolei dolnośląskich do Głogowa, osobowy. O, pozdrawiam! Ogólnie nie przypadam za kolejami dolnośląskimi, sorry, ale tak jest. Interesujące jest z tym Intercity, cokolwiek to jest, jeziorak chyba. Z Intercity jeziorak, czy to coś będzie jechać, czy nie. No i zaraz mamy ogólnie odjazd Telka Wyczółkowski. Dolnośląskie koleje aglomeracyjne DKA 48WE028. Słuchajcie, mamy stonkę SU42200002. Ale fajnie. Ty, to z czego tu przyjechało? Moja nieulubiona Intercity Szyndzielnia! Z Bielska Białej Głównej do Ustki. Moja nieulubiona Intercity Szyndzielnia. Mamy odjazd tutaj Telka Wyczółkowski. Semaforek czerwony, słuchajcie. Semaforek czerwony. A tutaj ta SU42 wjeżdża. Moja ulubiona stonka. Czekajcie, bo ja tutaj... O, odsunę się. SU42! Pozdrawiam kierownika pociągu! I mamy odjazd TLK Wyczółkowski z EP07544.
Wyczółkowski i wjazd Intercity Szyndzielnia. EP07 412 z Intercity Szyndzielnia. Manewruje SU42 20002 ze składem Intercity Jeziorak plus tutaj EN57 do Lublińca. Mamy EP07 412 ze składem Intercity Szyndzielnia z Bielsko-Białej Głównej do Ustki. Piękna też lokomotywa. Moją ulubioną lokomotywą jest Epoka EP09. Ładna jest ta EU07A002. Ładna, ładna. A tutaj nie dokończyłem myśli, powiedziałem, że lubię też Epokę najbardziej, EP09, ale EP07 też jest spoko. Dolnośląskie koleje aglomeracyjne z Jelcza-Laskowic do Wrocławia Głównego. Słuchajcie, mamy odjazd EP07 412 z Intercity Szyndzielnia. Pole Regio. Alicja N57AL 2106RB. Plus EN57AL Alicja N57AL 2106.